Hej wszystkim! Dzisiaj opowiem Wam bardzo smutną historię, która nie powinna się nigdy wydarzyć. Tak więc zapraszam Was do wysłuchania. W 1995 roku 7-letnia Sophie Hogg pojechała wraz z rodzicami i 9-letnią siostrą do krewnych, do Llandudno, aby świętować urodziny kuzyna. Llandudno jest to miasto, które znajduje się w północnej Walii i położone jest nad Morzem Irlandzkim. W Llandudno rodzina bardzo miło spędzała czas, grillowali, śmiali się, dobrze się bawili. Po południu Sophie rozebrała się, miała na sobie tylko bieliznę, ponieważ było bardzo ciepło i wraz z innymi dziećmi chciała pobawić się w nadmuchiwanym basenie w ogrodzie. Dzieci miały dużo czasu na zabawy, ponieważ Sophie wraz z siostrą miały nocować u kuzynostwa. I w pewnym momencie wymyśliły, że noc spędzą w ogrodzie w namiocie. Nigdy nie miał nic przeciwko temu, ponieważ namiot znajdował się na posesji. Wydawałoby się, że w bezpiecznym miejscu. Poza tym pilnował ich Danny, czyli wujek Sophie. Tak więc wieczorem dzieci poszły spać do namiotu, ale jakieś 20 minut po północy, czyli już 30 lipca, jedno z dzieci stwierdziło, że woli spać w domu, ale pozostała trójka, wliczając w to Sophie, pozostała w namiocie. Wujek Sophie, Danny, zostawił także uchylone tylne drzwi, tak w razie czego, jakby dzieci czegoś potrzebowały albo się rozmyśliły i chciały wrócić do domu. Wiadomo również, że o godzinie 2:30 kuzyn Sophie obudził się i sprawdzał godzinę. I wtedy Sophie spała spokojnie między nim a jego siostrą. Jednak rankiem o godzinie 7:15, gdy obudziła się kuzynka Sophie, to zauważyła, że dziewczynki nie ma w namiocie. W domu ani w ogrodzie również jej nie było. Obok namiotu został znaleziony tylko śpiwór Sophie. Nic poza tym. Natychmiast wszczęto poszukiwania dziewczynki. Przeszukano okolice, ale nie było po niej śladu. Dlatego też o 8:20 zgłoszono jej zaginięcie. Niestety, tego samego dnia rankiem o godzinie 7:10, czyli prawie o tej samej porze, o której obudziła się kuzynka dziewczynki, pewien mężczyzna spacerował z psem po plaży, jakieś 800 metrów od miejsca, gdzie nocowała Sophie. I gdy tak szedł, to nagle natrafił na nagie ciało dziecka, wyrzucone na plażę. I niestety, była to Sophie. Sekcja zwłok wykazała, że ktoś zaatakował ją z bardzo dużą siłą. Wskazywały na to złamanie prawego ramienia i kostki. Poza tym dziewczynka miała obrażenia wewnętrzne i została zgwałcona. Jej obrażenia były tak duże, że można było je porównać do obrażeń, jakie doznają osoby ciężko ranne lub zabite w poważnych wypadkach samochodowych. I niestety stwierdzono także, że obrażenia te zostały zadane, gdy dziewczynka jeszcze żyła. Badanie wykazało również, że Sophie została uduszona, następnie rozebrana, aby pozbyć się wszelkich śladów. Później zabójca wrzucił ją do morza. W pobliżu urwiska zwanego Little Orm, na wschodnim krańcu promenady w Llandudno. Jej ubrań, czyli różowo-białej koszulki nocnej z motywem kubusia puchatka, czy skarpetek w różowe kwiatki, wtedy nie znaleziono. Policja bardzo szybko ustaliła, kim może być zabójca Sophie. A to dlatego, ponieważ kilku świadków wskazało tego mężczyznę. Widzieli go, jak kręcił się w okolicy, poza tym był już dobrze znany policji. A w noc morderstwa znajdował się w pobliżu miejsca, gdzie nocowały dzieci. Nawet policja około godziny 2:55 w nocy rozmawiała z nim w okolicach promenady, ale wtedy niczego złego nie podejrzewali. Mężczyzna, o którym mówię, to Howard Hughes. Teraz opowiem Wam parę słów o nim.
A więc urodził się 9 czerwca 1965 roku w Llandudno. Jego rodzicami byli Gerald i René Hughes. Miał także 3 starsze siostry. Jego ojciec był szanowanym inżynierem budownictwa i biznesmenem, prowadzącym odnoszącą sukcesy firmę. Howard urodził się z zespołem supersamca XYY, inaczej zwany zespołem Jacobsa lub nadmężczyzny. Jest to choroba genetyczna, o której można mówić, gdy para chromosomów determinujących płeć męską, czyli XY, posiada dodatkowy chromosom Y. Standardowo mężczyzna posiada 46 chromosomów, jednak w wyniku tej nieprawidłowości genetycznej ich liczba wzrasta do 47. I ta nieprawidłowość spowodowała, że Howard rósł w niezwykłym tempie, osiągając prawie 1,83 cm wzrostu w wieku 11 lat. Miał też problemy behawioralne, trudności w uczeniu się i dysleksję. Jego ojciec wysłał go do prywatnych szkół i płacił za nie dość sporo pieniędzy. Miał nadzieję, że tam go czegoś nauczą. Chodziło mu także o to, by zmieniło się jego zachowanie, ponieważ Howard był dosyć agresywny, zwłaszcza w stosunku do innych uczniów. Ale zaledwie po 2 semestrach spędzonych w jednej ze szkół postanowiono go z niej wyrzucić. Ojciec próbował nawet nakłonić dyrekcję, by zmienili zdanie. Chciał płacić podwójne czesne, byle tylko Howard mógł zostać w tej szkole, jednak to nic nie dało i został wyrzucony. W 1975 roku, w wieku 10 lat, Howard został wysłany do innej szkoły, tym razem z internatem dla dzieci o niższym poziomie edukacji. Ale w 1979 roku przeniósł się do prywatnej szkoły Woodlands w Walii. I mimo, że jego rodzice bardzo starali się, płacili nawet w tej szkole dodatkowe czesne, to wszystko poszło na marne. Howard nie zdobył żadnych kwalifikacji. A w 1981 roku, gdy miał 16 lat, ujawnił swoją mroczną stronę. Zabrał 7-letniego chłopca do zrujnowanego domu, gdzie rozbierał się przed nim i pokazywał różne nieprzyzwoite gesty. Później próbował udusić chłopca, ale na szczęście nie udało mu się to. Chłopiec tak wspominał później tamten dzień. Podniósł mnie i rzucił na ziemię. Był bardzo silnym mężczyzną. Usiadł na mnie okrakiem i ujął mnie obiema rękami wokół szyi. I wtedy właśnie Howard zaczął dusić chłopca. W pewnym momencie był pewien, że nie żyje. Ale na całe szczęście tak nie było. 7-latek udawał, że nie żyje i czekał, aż Howard odejdzie i będzie bezpieczny. Tak też się stało i chłopiec, mimo tak młodego wieku, zachował spokój, wiedział, co robić i dzięki temu ocalił swoje życie. Opowiedział wszystko rodzicom, policji i wskazał Howarda, który został skazany na 2 lata za napaść na chłopca. I umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym St. Andrews w Northampton, a następnie w innej placówce zajmującej się leczeniem zaburzeń psychicznych przestępcy. Po zwolnieniu Howard zamieszkał w Colwyn Bay w północnej Walii u matki, która była wtedy w separacji z jego ojcem. W wieku 19 lat Howard miał na swoim koncie 17 wyroków skazujących za przestępstwa, w tym napaść, włamanie, kradzież, szkody powstałe w wyniku przestępstwa, groźby, wykroczenia drogowe i posiadanie broni. Przed 1995 rokiem otrzymał 2 wyroki pozbawienia wolności. Jako nastolatek odsiedział 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, właśnie za przestępstwa drogowe. A pod koniec lat 80. odsiedział 7 miesięcy w więzieniu dla dorosłych za kradzież. Poza tym Howard został oskarżony o napaść na dziewczynki w wieku 3, 5 i 9 lat. Policja ujawniła również, że w ciągu 3 lat poprzedzających zamordowanie Sophie Hawke,
Przeprowadzali z nim rozmowy w związku z 5 zarzutami wniesionymi przez dzieci lub w ich imieniu. Ale w jednym przypadku rodzice dziecka wycofali zarzuty, aby oszczędzić córce męki, jaką musiałaby przechodzić w trakcie składania zeznań. W pozostałych przypadkach zarzuty również zostały wycofane przez prokuraturę, ponieważ według nich ofiary były tak młode, iż nie mogły przedstawić wiarygodnych zeznań. Tak więc Howard miał wiele na sumieniu, był bardzo niebezpieczny, a ciągle tak naprawdę udawało mu się uniknąć odpowiedniej kary. I musiało dojść do nieszczęścia, aby się nim zainteresowano. Dopiero po śmierci Sophie Howard został aresztowany w domu, który dzielił z matką. Stało się to o godzinie 15:50 tego samego dnia, w którym ciało dziewczynki zostało odnalezione. Ale rankiem 3 sierpnia 1995 roku prokuratura i policja były zgodne co do tego, że nie ma wystarczających dowodów, by oskarżyć Howarda o zamordowanie Sophie. I tego dnia o godzinie 15 został zwolniony. Ale niepotrzebnie to zrobiono, ponieważ policja przeszukała jego dom i ponownie go aresztowała za posiadanie nieprzyzwoitych zdjęć dzieci. I tego dnia został on również oskarżony o zabójstwo Sophie, ponieważ wtedy policja twierdziła, że mają nowe dowody, informacje i mają podstawy, by podejrzewać go o dokonanie tego czynu. Więc Howard został umieszczony w areszcie i oczekiwał na proces, który rozpoczął się 24 czerwca 1996 roku. Howardowi postawiono 3 zarzuty, czyli uprowadzenie, gwałt i morderstwo. Na sali sądowej był także ojciec Howarda i sam zeznał, że jego syn tuż po aresztowaniu przyznał się do morderstwa. Jednak Howard zaprzeczał, że coś takiego mówił. Kolejny świadek, 30-letni Jonathan, także przestępca, zeznał, że w noc morderstwa Sophie widział Howarda idącego wzdłuż jednej ulic w Llandudno i Howard niósł wtedy ze sobą worek jutowy, a w nim według świadka znajdowało się ciało dziewczynki. Jonathan widział to wszystko, ponieważ w tą samą noc okradał jeden z ogrodów tamtej okolicy. Trzeci z kolei świadek, Michael, skazany za przestępstwa seksualne na dzieciach, twierdził, że kilka lat wcześniej Howard mówił mu, że pragnie zgwałcić 4- lub 5-letnią dziewczynkę. Poza tym zapoznano się z innymi dowodami, obrażeniami na ciele dziewczynki i wszystko to wskazywało i doprowadziło do tego, że Howard tego dokonał. I w końcu 18 lipca 1996 roku ława przysięgłych wydała na 30-letniego wtedy Howarda Hughesa wyrok skazujący. Uznała go winnym wszystkim 3 zarzucanym mu czynom. Następnie sędzia Justice Curtis skazał go na potrójne dożywocie. Wtedy też sędzia nazwał Howarda diabłem i zalecił, aby nigdy nie wypuszczano go z więzienia. W dniu 5 września 1997 roku sąd apelacyjny pozwolił Howardowi Hughesowi odwołać się od wyroku skazującego za uprowadzenie, gwałt i morderstwo Sophie. A 6 miesięcy później Howard wniósł roszczenie o odszkodowanie w wysokości 50 000 funtów przeciwko domowi dziecka, w którym przebywał i twierdził, że był tam maltretowany jako dziecko. Jednak nie udało mu się uzyskać tego odszkodowania. 2 tygodnie później również sąd apelacyjny odrzucił jego wniosek o unieważnienie wyroku skazującego. Druga apelacja miała miejsce 4 września 2001 roku, ale także została odrzucona. Ale Howard podobno nie poddaje się i nadal ma zamiar walczyć o uniewinnienie. I wiadomo, że bardzo wspiera go organizacja Innocent, która prowadzi kampanię przeciwko błędom wymiaru sprawiedliwości. Wróćmy jeszcze na chwilę do początku, czyli do dnia, w którym Sophie jeszcze żyła. Otóż uważa się, że Howard obserwował dzieci, w tym Sophie, z ukrycia.
Schował się na takiej wąskiej ścieżce, ale był na tyle blisko, by widzieć dzieci, a także słyszeć ich rozmowy. Wtedy widział go kilku świadków. Na przykład jedna kobieta, która wyprowadzała psa, zobaczyła go przykucniętego w krzakach. Nawet odezwała się do niego, ale on powiedział jej, że szuka pieniędzy, które zgubił. I niestety nikt nie pomyślał ani nie podejrzewał tego, że Howard planuje coś bardzo złego. I przez to właśnie, że Howard podsłuchiwał, o czym rozmawiają dzieci, to też dowiedział się, że planują nocować w namiocie. Wiadomo również, że Howard tego samego dnia, tylko troszkę później, planował uprowadzić 6-letnią Aleksandrę Roberts, która bawiła się w parku i była obserwowana przez Howarda. Ale dziewczynka wystraszyła się go i na szczęście uciekła. A on szukał kolejnej ofiary. Jego chora fantazja nie powstrzymywała go przed niczym. Dlatego też 30 lipca, późną nocą, a nawet uznaje się, że wydarzyło się to we wczesnych godzinach rannych, zakradł się do namiotu i ostrożnie wyciągnął z niego śpiącą w śpiworze Sophie. Musiał być przy tym bardzo ostrożny, bo gdyby dziewczynka się obudziła, to narobiłaby hałasu i zostałby spłoszony. Ale niestety szczęście mu sprzyjało, a biednej Sophie już nie. Howard co prawda całe życie spędzi w więzieniu, o ile coś się nie wydarzy po drodze, ale ciągle żyje i ma się dobrze, a Sophie, która miała całe życie przed sobą, nigdy już życia nie wróci, a jej rodzina już nigdy nie zazna spokoju, nie będzie taka sama jak przed tą tragiczną nocą. Tak więc Howard zadał ból wielu osobom i nawet świadomość tego, że jest w więzieniu, nie uleczy tych ran, ale jedynym pocieszeniem jest to, że nie skrzywdzi już innych dzieci. Szkoda tylko, że musiało zdarzyć się nieszczęście, aby się nim zainteresowano i odizolowano go od społeczeństwa. Gdyby wcześniej coś z tym zrobiono, to Sophie żyłaby do dnia dzisiejszego. I niestety to już koniec tej smutnej, przerażającej historii. Straszne jest to, ile takich osób jak Howard ciągle przebywa na wolności i nie wiadomo, kiedy zaatakują. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest dostęp do internetu, trzeba bardzo uważać, bo często tak właśnie zagadują i wyszukują swoich ofiar. A takich osób jest bardzo dużo. Zresztą wiecie sami, czy to z telewizji, czy z internetu, jak wiele takich osób się łapie. Tylko niestety dostają oni albo bardzo niskie wyroki, albo są puszczani wolno. Bo niestety tak często jest, tak się dzieje, że musi dojść do tragedii, aby taki sprawca został ukarany. Ja Wam na dzisiaj już dziękuję. Proszę, zostawcie komentarze poniżej, napiszcie, jakie wrażenia wywarła na Was ta sprawa. Czy według Was można było uniknąć tej tragedii? Dziękuję Wam jeszcze raz, pozdrawiam Was, życzę miłego dnia, miłej nocy i uważajcie na siebie i na Wasze dzieci. Do usłyszenia.